tam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk 27.03. Zapraszam do najnowszego materiału. Podsyłacie do mnie oto ten fragment materiału. Nick Walker. Człowiek, który jest chyba wszystkim dosyć dobrze znany. To jest człowiek przez między innymi którego ja nie oglądam już, Myster Olimpia, więc zawodów pseudokulturystycznych. Dlaczego zawodów pseudokulturystycznych? Z tego powodu, że to są zawody, kto więcej wytrzyma towaru. To nie są zawody, kto lepiej wygląda, kto ma bardziej estetyczną sylwetkę, bardziej harmonijną. To są zawody, kto więcej wrąbi w siebie towaru i to przeżyje. Autentycznie. Tak wyglądają teraz zawody tego Limpia. I z tego powodu ja też tym się nie interesuję, bo uważam, że to nie jest kulturystyka. Nazywam to farmaceutyka. I teraz, jeżeli ktoś nie kojarzy tego człowieka, to jest właśnie ten człowiek z tymi przeogromnymi żylakami na nogach, które wyglądają delikatnie mówiąc, obrzydliwie. To jest ten człowiek, który. Pozując, ma przeogromny palumboizm. Zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to nie jest kulturystyka. Zobaczcie. Niewątpliwie, zobaczcie na tym brzuch, niewątpliwie człowiek musi być bardzo odważny. Bo wrąbać w siebie takiej ilości środków dopingujących i się nie bać, to musi być odważny. Ale zobaczmy jeszcze troszkę tego materiału. To jest z roku na rok, to się pogarszało, także on wygląda teraz już gorzej. Ale chcecie, żebym zapoznał się z tym fragmentem, bo uważacie, że tutaj jest jakiś problem psychiczny odnośnie. Dlatego, bo po prostu przyjmuje za dużo środków dopingujących przyjął za dużo środków dopingujących a ja wi jak wiadomo Środki dopingujące nie tylko zdewastują Twoje ciało. Środki dopingujące mają jeszcze drugą stronę, a więc mają jeszcze taki, można powiedzieć, że drugi prezent, bo pierwszy prezent, który dostajesz od środków dopingujących, to jest zdewastowane ciało, zdewastowane organy. A drugi prezent, który dostaniesz od środków dopingujących, to jest zdewastowana psychika. Bardzo często kończy się to depresją, przygoda ze środkami dopingującymi. I tutaj oczywiście bardzo dobrze to widać, a więc ludzie, którzy wysyłają do mnie na Instagram ten fragment materiału i zadają pytanie, Patyk, czy tu już są jakieś problemy psychiczne? Tak, i to bardzo duże. Ale no posłuchajmy chwilkę. Ja włączyłem Wam napisy. Be Matt's first Olympia winner. Open Olympia winner. Dorosły człowiek płacze, że nie może wystartować na zawodach Mister Olympia. Na zawodach, których, jak już powiedziałem, ja już nie nazywam tego zawody kulturystyczne, tylko zawody farmaceutyczne. Kto więcej wbije, kto więcej wytrzyma. Jak jeszcze są osoby, które się nie orientują, jak to wygląda, to autentycznie... Teraz to nie wygląda tak jak w starej szkole kulturystyki, jak za czasów Arnolda, Franka Zeina, że tam liczyła się wiecie, definicja, harmonia, proporcja. Teraz na tych zawodach liczy się wielkość, przerośnięcie. Nikt tam nie dba o zdrowie i tak naprawdę wygrywa ten. Kto wytrzyma więcej środków dopingujących? Nie ten, który jest lepszy genetycznie, nie ten, który lepiej trenuje, tylko ten, który właduje w siebie więcej, ten, który ma odwagę władować w siebie więcej, bo to też trzeba mieć w jakimś tam sensie odwagę. Odważny inaczej, tak? Może mylą odwagę z odważnikiem, może w ten sposób. I kto tam właduje w siebie więcej, kto bardziej zdewastuje swoje ciało, doprowadzi do ruiny. Ten ma szansę wygrać. Jeżeli to wytrzyma, jeszcze dojdzie do, do sceny, bo wiecie, to trzeba ładować tak w siebie środki, że aż tam w organizmie to tam jest, wiecie, tam wir, można powiedzieć, że wszystkie organy siadają, wszystko po prostu się sypie. I psychika też się sypia, jak tutaj bardzo dobrze widać. I ten, który to wszystko wytrzyma, ten cały proces wyniszczania organizmu sterydami. I dotrze do tej sceny, to ma duże szanse wygrać. I jeszcze jak jest największy, to już wiecie, wcale nie musi mieć definicji, musi być największy. I o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, to nie jest dla mnie kulturystyka, to jest dla mnie pseudokulturystyka, dlatego też nie oglądam tych zawodów. Jeszcze klasyk mogę obejrzeć, ale tą klasę najcięższą na no to budzi to tylko śmiech. I teraz ktoś powie tak, Patryk, co uważasz? Co jest z tym człowiekiem nie tak? Co się tutaj dzieje? On... Z 99% pewnością stwierdzam, że gościu po prostu za przeproszeniem się zesrał, a więc przestraszył się. Prawdopodobnie zobaczył swoje wyniki badań i lekarz mu powiedział, że może tego nie wytrzymać. A prawdopodobnie on w tym wieku nie chciałby dołączyć do tego kanału Anabolic Doc, gdzie goście omawia autopsję kulturystów, na przykład autopsja. Dallas posłuchajmy. The normal heart is about 300 grams. This is 800 grams. heart a man Normalne serce człowieka ma 300 g. Tutaj goś prawie kilogram serce. Trzy razy większe niż jeżeli rozmiar serca normalnego człowieka. Trzykrotnie. Poprzez używanie sterydów. Teraz widzicie, do jakiej oni dewastacji doprowadzają swoje ciała, ale tutaj były problemy z wątrobą. Jakbyście przesłuchali tej całej autopsji, to ja Wam powiem, że ja nigdy tego nie robiłem i nigdy tego nie będę robił, używał środków. Ale w momencie, kiedy ja tego słucham, to już się boję. A więc wystarczy mi przesłuchanie takiego materiału, gdzie gość omawia autopsję i już jestem przestraszony. Mimo tego, że ja tego nie robię. Zobaczcie, tutaj ten gościu też ma autopsję Richa Piany. Też opowiada, co tam się działo. To też, no, ciało, można powiedzieć, organy doprowadzone do ruiny. I teraz ktoś powie, Patryk, dlaczego ten Nick Walker rezygnuje? Jest przestraszony. Ale to jest poprawna reakcja. A więc można powiedzieć, że ten jego mózg, który jest też niewątpliwie zdewastowany od środków, co widać. Dorosły chłop płacze przed kamerą. To musicie brać pod uwagę, że jeszcze coś w tym mózgu zatrybiło i szacunek dla niego. I ci, którzy mówią, że on powinien wyjść na scenę obojętnie jak wygląda, to są kompletne durnie. I to są fałszywi doradcy. Ci wszyscy jego fani, którzy gdzieś tam płaczą, wyjdź, obojętnie jak wyglądasz. To są długnie. Gościu reaguje w sposób odpowiedni, wycofuje się. Bo wiecie, może być zaraz za późno, a więc on rezygnuje z tego. I to jest jak najbardziej poprawna reakcja. A więc tutaj nie można mu zarzucić, że nie reaguje poprawnie. Ja to pochwalam, co robi teraz. A więc można powiedzieć, że to jest to, co powinien zrobić. To jest ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, która trzyma go przy życiu. A więc jeszcze ta cząstka mózgu, która mu mówi: Stary, wycofaj się. Bo jak nie, dołączysz do Dallasa, Ricjapiany i innych, którzy postawili wszystko na jedną kartę. I teraz zobaczcie. Bo tak co ma taki Dallas i Rich Piana aktualnie? Tak naprawdę przecież nikt o nich nie mówi. Pieniądze, które mieli do grobu nie zabrali. Z roku na rok, nawet ci, którzy ich znają, będą o nich mówić coraz mniej. A więc można powiedzieć, że ani sławy, ani pieniędzy, no bo nie ma już życia. A tutaj jest człowiek, bardzo młody, który chce ujść z życiem, bo teraz to jest prawdopodobnie walka o życie. Z tego powodu nim targają takie emocje. On by jeszcze chciał. Bo gdzieś tam wiecie ta większa część mózgu mówi mu możesz wystartować ale gdzieś ta mniejsza część mózgu ale bardziej rozsądna która mu jeszcze została która jeszcze nie została zdewastowana od starych, podpowiada mu wycofaj się stary bo może być za późno Przesłuchajmy dalej troszeczkę i wiecie, on ma różne kontrakty, dlatego on tego nie powie wprost, bo go oczywiście obowiązują pewne kontrakty z firmami. Nie może powiedzieć, słuchajcie, widziałem swoje wyniki badań, nie wygląda to zbyt dobrze i mogę umrzeć. No tego nie powie. Ja jeszcze biorę, wiecie, taką ewentualność, że ktoś z rodziny może też mu podpowiedzieć wycofaj się. Nie wiem, dziewczyna, żona, mama, ktoś może mu powiedzieć musisz się już wycofać, bo to się źle skończy. I jeżeli tak jest, to też chwała dla tych osób, bo bardzo często taka osoba jak, jak Nick, no, potrzebuje, potrzebuje pomocy z zewnątrz, bo jak nie, to wiecie, pójdzie, będzie dalej ładował towar, i zejdzie z tego świata. A więc podsumowując ten materiał, widzowie, to jest bardzo dobry przykład, jak kończą ludzie, którzy nadużywają sterydów, którzy używają sterydów w sposób niewłaściwy, niezalecony przez lekarza. Bo sterydy mogą być lekiem, a mogą też być substancją, która prowadzi do dewastacji organizmu, dewastacji mózgu. Co tutaj widzimy. A więc bardzo dobrze, że no daliście przykład tego materiału, żebym ja to skomentował, bo można się z tego wiele nauczyć. I jeszcze raz powiem tutaj: Wszemi Wobec. Szacunek, że się wycofuje. Brawo. Zdrowie, życie jest ważniejsze, bo pieniędzy i sławy i lajków z Instagrama do grobu nie zabierzesz. Na razie, cześć. Pozdrawiam, sekcja komentarzy należy do Was. Napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje Ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele? Uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok, napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne. Trening domowy, plan treningowy i dietetyczny dla par, konsultacje online, modelowanie sylwetki, treningi indywidualne, analiza Twoich postępów, suplementacja, budowanie masy mięśniowej, redukcja wagi ciała, współpraca www.patek2703.com Spełniaj swoje marzenia.